skończyliśmy więc ostatnio no właśnie na tych metodach używanych przez Sokratesa. I mówiliśmy też, że jeżeli chodzi o Sokratesa, on się w znacznym stopniu przyczynił do pokonania tego kryzysu, pierwszego kryzysu intelektualnego właściwie, tak? Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Przynajmniej w naszej tej strefie kulturowej, w naszym obszarze kulturowym, który się kryzysu, który się pojawił wtedy w starożytności, w V wieku przed Chrystusem. I też no, nie zdążyliśmy konkretnie jakby powiedzieć, czego właściwie, w jakim obszarze nastąpił ten przełom. I tutaj akurat przed chwilką powiedziałem, ale to tutaj jakby, żeby to zostało dokładnie wszystko określone. A więc Sokrates nie zajmował się filozofią przyrody, ponieważ był przekonany, że filozofia przyrody jest takim obszarem, którym po prostu nie może człowiek posiadać żadnej konkretnej wiedzy, żadnego konkretnego poznania. I jedno z tych źródeł, które przekazuje nam informacje o Sokratesie, mówiliśmy już oczywiście o dialogach Platona, mówiliśmy też o trochę, mówiłem o Arystotelesie, mówiłem też o Arystofanesie i czwartym takim zasadniczym źródłem jest Ksenofon, który no, tak zasadniczo dość sensownie informuje nas o Sokratesie, jeżeli chodzi o treść jego nauki. I pisze tak. Sokrates nie rozprawiał o naturze wszechrzeczy tak, jak czyni większość filozofów, ani nie dociekał, jak powstał tak zwany w języku sofistów kosmos, ani pod działaniem jakich koniecznych przyczyn zachodzą wszelkie zjawiska na niebie. Przeciwnie, jasno dowodził, że kto zaprząta sobie głowę takimi sprawami jest głupcem. Często dziwił się, że nie rozumieją dość jasno, że zbadanie takich tajemnic nie leży w mocy człowieka, skoro nawet filozofowie, którzy uważają się za najwyższe autorytety, za ludzi kompetentnych do zabierania głosu w tych sprawach, nie zgadzają się w tym punkcie, w poglądach, ale kiedy ich nawzajem porównać, podobni są do ludzi szalonych. Bo jeden mówi coś innego niż drugi, tak? I tak następnie Ksenofon scharakteryzował to szaleństwo. Podobnie rzecz ma się z filozofami badającymi z wielkim trudem naturę wszechrzeczy. Niektórzy sądzą, że byt jest jeden. Tak, to są eleaci. Inni, że bytów jest nieskończona ilość. To są atomiści, którzy też się z eleatów zresztą wywodzą. Zdaniem jednych wszystko znajduje się w wiecznym ruchu. To jest Heraklit, jego naśladowcy. Zdaniem drugich nigdy nic się nie rusza. Znowu eleaci. Jedni utrzymują, że każda rzecz powstaje i ginie. Drudzy, że żadna rzecz nie może powstać ani zginąć. A więc jakby wszystkie możliwe warianty, tak? I w takim razie, znowu tutaj pisze Ksenofon o Sokratesie. Z zasady Sokrates odwodził każdego od badania zjawisk niebieskich i sposobu, w jaki urządził Bóg całą machinę świata. Nie sądził zresztą, aby człowiek mógł to poznać i nie przypuszczał, aby miły był Bogom ten, kto docieka tajemnic, które oni nie chcieli ludziom wyjawić. Dodawał ponadto, że temu, kto badając tę sprawę zbyt natęża rozum, grozi niebezpieczeństwo. Może dojść do niedorzecznych wniosków, podobnie jak Anaksagoras, który tym bardziej się pysznił, że umie tłumaczyć przemyślnie urządzenia dzieł boskich. A więc widzimy, że nie był pod tym względem różny od sofistów, tak? I dlatego też niektórzy mogli go za sofistę brać, ale oczywiście on z sofistami właściwie nic wspólnego nie miał. Sam Sokrates natomiast to jest akurat z obrony Sokratesa, czyli to jest świadectwo Platona, tak o sobie mówi sam. I nie mówię tego, żebym chciał uwłaczać tego rodzaju wiedzy, to znaczy chodzi tutaj o filozofię przyrody, jeżeli ktoś jest mądry w takich rzeczach, ale mnie te kwestie, obywatele, nic a nic nie obchodzą. Na świadku biorę wielu z was samych i myślę, że jeden drugiemu to wytłumaczy i powie. Każdy z tych, którzy kiedykolwiek słyszeli, jak rozmawiam, a takich wielu jest między wami, więc powiedzcie jeden drugiemu, czy kiedykolwiek słyszał który z was, żebym ja w ogólności lub w szczegółach rozmawiał o takich rzeczach? Natomiast czym się wobec tego zajmował? Tutaj znowu mamy świadectwo Ksenofonta. Sokrates natomiast zawsze, kiedy rozważał sprawy ludzkie, starał się zbadać, czym w swej istocie jest pobożność, a czym bezbożność, czym piękno, a czym brzydota, czym sprawiedliwość, a czym niesprawiedliwość, czym rozsądek, a czym szaleństwo, czym męstwo, czym tchórzostwo, czym państwo, a czym mąż stanu, czym władza nad ludźmi, a czym władca,
i podobnie rozprawiał o istocie innych rzeczy. Ci, którzy zdobywali tego rodzaju wiedzę, w jego mniemaniu stawali się ludźmi moralnie doskonałymi. Ci natomiast, którzy nie mieli o tym wyobrażenia, zasługiwali na miano dusz niewolniczych. A więc tematyka dotyczy etyki, dotyczy działania, dotyczy tego też, kto działa, czy dotyczy ludzkiej duszy, dotyczy człowieka. I to są trochę tematy związane z tym, czym zajmowali się sofiści. Tylko od razu jakby widać ogromną różnicę, już tutaj nawet, tak? Bo nie jest to może tutaj tak wprost napisane, ale z kontekstu wynika, że zajmował się Sokrates czym jest w swej istocie. Czym jest w swej istocie pobożność, a czym bezbożność na przykład, tak? Albo czym w swej istocie jest piękno, a czym brzydota. A sofiści się tym nie zajmowali, czym jest coś w swej istocie, bo oni właśnie w ogóle istotą się nie zajmowali, bo nie wierzyli w istotę. Oni mówili, że wszystko jest zależne od kontekstu. Że coś jest piękne w tym kontekście, a w innym będzie brzydkie. Coś jest uczciwe w tym, a w tym będzie takie. Tym jest dobre w takim kontekście, ale w innym, jak się sytuacja zmieni, to wtedy będzie już inne, tak? Że jak w takiej sytuacji to się opłaca to robić, to jest wtedy cnotą, a w innej sytuacji się nie opłaca, no to wtedy już to nie będzie cnotą. Jakby nie wierzyli w rzecz samą w sobie, taką jaka ona jest w swej naturze, w swojej jakby negowali jakby tożsamość rzeczy, tylko zajmowali się samymi tylko konkretnymi sytuacjami. W takiej sytuacji jest tak, a w takiej jest inaczej. Mówiliśmy, że to nazywa się etyką sytuacyjną. Tutaj natomiast tutaj akurat właśnie etyka będzie zupełnie jakby różna od etyki sytuacyjnej, etyka Sokratesa. I teraz jeszcze stanowisko Arystotelesa, który w metafizyce to jest właśnie bardzo niewiele słów, ale jednocześnie jest całkiem sporo w tym treści. Pisze tutaj, omawiając poglądy swoich poprzedników. A ponieważ Sokrates, pozostawiając na uboczu całą przyrodę i zajmując się jedynie sprawami etyki, poszukiwał na tym terenie tego, co ogólne, i pierwszy zajął się problemem definicji, więc Platon i tak dalej, i tak dalej. A więc Sokrates zajmował się tym, co ogólne, ale właśnie na terenie etyki. Tak? Platon się będzie zajmował tym, co ogólne, już na obszarze jakby całego bytu. Tym się też będzie różnił. Można powiedzieć, że pod tym względem Sokrates jest takim, można powiedzieć, takim pierwowzorem. On jakby otwiera drzwi, można powiedzieć, dla Platona właśnie w tym sensie, że zajmuje się tym, co jest ogólne. Próbuje definiować rzeczy. Właśnie definicja. Definicja to jest coś, co też będzie na innym miejscu w metafizyce, będzie Arystoteles stwierdził, że Sokrates właśnie jako pierwszy, to też to było nawet już wybrzmiało, że Sokrates właśnie był tym, który zajmuje się definicjami. Ale właśnie chodzi o obszar etyki. Nie chodzi o obszar takiej filozofii rozumianej w tym szerokim sensie. Czyli nie chodzi o metafizykę. Chodzi tylko i wyłącznie o etykę. Tak? I pod tym względem jest podobny do sofistów. I dzięki temu też z tymi sofistami potrafił sobie bardzo dobrze radzić. Potrafił pokazywać, że nie można sobie tak słowami dowolnie operować, tylko że jest pewna istota rzeczy, tak? Czyli wobec tego, jeżeli tak jest, jeżeli ta istota rzeczy jest jakaś ogólna, niezależna jakby od kontekstu i w różnych kontekstach jakby jedna, to w takim razie ja nie mogę sobie tak przez manipulację słowem, nie mogę doprowadzić do takiego wyniku, do jakiego bym chciał. Tak? Wobec tego jest jakaś rzeczywistość obiektywna i niezależna. To właśnie taka, która mierzy nasz intelekt, tak jak święty Tomasz potem powie, do której my musimy się jakoś dostosować, a nie, że ja sobie narzucam przez różne aspekty rzeczywistości, ja będę sobie rozpatrywanie takie czysto aspektowe, będę wtedy kontrolował tą rzecz, bo po prostu mogę zawsze takie rozwiązanie po prostu podać jako to właściwe rozwiązanie, które jest mi jakoś korzystne, które mi odpowiada. Więc to jest właśnie ta różnica między Sokratesem i sofistami. To jest właśnie ten punkt, w którym nastąpiło rozwiązanie tego gordyjskiego węzła, nastąpiło rozwiązanie tego kryzysu intelektualnego, który sofiści, tego węzła, który sofiści zawiązali. Tak, to jest właśnie ten bardzo istotny punkt. Ale teraz pytanie jest tego rodzaju jeszcze. Skoro w takim razie sprawami ludzkimi się zajmuje, to co to znaczy człowiek? Co to znaczy człowiek? I to jest bardzo istotna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. Sokratesa obecnie się uważa również za właśnie tego, który po pierwszy zrozumiał dobrze, czym jest ludzka dusza. Bo na poziomie tej przedsokratejskiej filozofii, nie wiem, czy żeśmy tym dobrze tak mówili, czy ja to podkreślałem, na pewno mówimy o tym, że była koncepcja duszy typowa dla filozofów przyrody. Tak? Dusza była po prostu pewnym czynnikiem ruchu. Pewną zasadą ruchu, zresztą w języku łacińskim przecież anima, animo animare,
czyli właśnie ten czynnik, który ożywia, czynnik, który porusza, jakaś zasada ruchu. No i oczywiście w takim razie filozofowie przyrody mogli przypisywać, na przykład Tales magnesowi przypisywał duszę, no bo magnes porusza, to jak coś tam porusza, no to jest ta zasada ruchu w tym obecna. Czy tak samo, właśnie też mówiłem, na pewno to mówiłem na wykładzie o żywym srebrze, no bo takie kulki się tam robią, to jest rtęć, prawda? Tam jakoś poruszają się, jest jakaś zasada ruchu w tym, jest to jakieś życie, jest właśnie ta dusza, która to ożywia. Dusza jest więc zasadą ruchu. No i teraz oczywiście no, to nie jest dobra definicja, jeżeli chcemy się ludzką duszą zająć, bo owszem, ludzka dusza jest tą zasadą ruchu, tylko w jakim sensie? Nie tylko przecież tutaj chodzi dla człowieka o, nie jest jakby najznioślejszym ten ruch fizyczny, tak? Tylko no właśnie jest coś jeszcze więcej. Tak? Czy jakby ludzką naturę, ludzką duszę związać z czymś innym. I to właśnie Sokratesowi przypiszemy. Więc pierwsza sprawa to jest właśnie, to jest ta definicja duszy od filozofów przyrody pochodząca. Jeszcze była definicja duszy pochodząca z orfizmu. Też żeśmy o tym mówili, to tak, że orfizm był no, tak naprawdę pewnym systemem wierzeń, ale takim, który był wyznawany przez elity greckie i który wpływał na sposób rozumienia rzeczywistości przez filozofów. Bardzo mocno, na przykład u Platona jest widoczny. To będzie jeszcze widoczne, będziemy się o tym mówić. Jest też u Pitagorejczyków. Akurat na tym takim krótkim powtórzeniu nie mówimy o Pitagorasie, ale to nie szkodzi, to teraz powiemy. Też bardzo mocno są poglądy Pitagorejczyków obecne u Platona. U Sokratesa nie, ale no właśnie, jak rozumieli orficy, czyli właśnie też i Pitagorejczycy wobec tego w dużym stopniu, jak rozumieli duszę. Więc dusza jest pewnego rodzaju taką boską iskrą, ma jakąś naturę odmienną od świata materialnego i została za karę, za jakiś taki pierworodny grzech, za jakiś grzech została zesłana, czyli ma naturę czysto duchową, jest takim upadłym aniołem. Człowiek jest upadłym aniołem z punktu widzenia orfizmu. Jest upadłym aniołem, który musi pokutować właśnie przez to, że jest człowiekiem. To znaczy w sensie, że jest ludzkim ciałem. Zasadniczo istotą tegoż właśnie człowieka jest właśnie ten duchowy element. Jakby dusza tak pojmowana jest istotą człowieka. No i tenże element duchowy musi za karę niestety tutaj na ziemi przebywać. I chodzi teraz o to, w całym tym systemie orfickim chodzi o to, żeby się ten element duchowy po prostu wyzwalał. Tak? Dzięki różnym tym jakimś inicjacjom, dzięki różnym takim czy innym obrzędom religijnym, dusza powoli wyzwala się z tego, co materialne i wraca do tego, co jest jej prawdziwą ojczyzną. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to będzie później u Platona bardzo mocne też. Natomiast u Sokratesa jako takiej nie. Dlaczego? Dlatego, że u Sokratesa trochę inaczej. Też jest tutaj dusza rozumiana jako taki element, można powiedzieć, od ciała jakoś inny, ale nie ma po pierwsze takiego mocnego dualizmu duchowo-cielesnego. U Sokratesa dusza wiąże się z rozumnością. Dusza się wiąże z rozumnością. Dusza jest skojarzona jakby z rozumem, co też jest pewnego rodzaju zasadą ruchu. To jest jakby rozszerzenie tej definicji, właśnie tej pierwszej definicji. Dlaczego? Dlatego, że jakby tym najdoskonalszym ruchem, tylko takim jakby ruchem wsobnym, to jest właśnie poznawanie. Tak? Że przez poznawanie człowiek jest właśnie, umysł jest w ruchu wtedy, kiedy poznaje, bo przechodzi od jednego jakiegoś tam wniosku do drugiego, od jednej prawdy do drugiej. Poznawanie jest właśnie pewnym ruchem. Tak? Więc kontemplacja będzie potem takim ruchem kolistym, będzie rozpatrywany jako ruch kolisty. Wyciąganie konkretnych wniosków to jest właśnie takie wznoszenie się, tak? To jest taki ruch, taki prost, taki liniowy powiedzmy. A więc myślenie jest pewnego rodzaju właśnie ruchem. Tak? To też można do tego sprowadzić, ale przede wszystkim właśnie chodzi o to, że jest to niby trochę podobne do tego podejścia orfickiego, a jednak inne. Dlaczego? Dlatego, że u orfików ta dusza, chociaż no też jakoś się wydaje się, no wiąże się z rozumem, tyle tylko, że tam jest nacisk położony na coś innego. Tam chodzi o wyzwalanie się, nie tyle o jakby aktywność umysłową, bo u Sokratesa to jakby aktywność duszy, to jest ta aktywność intelektualna, skojarzenie właśnie duchowości jakby z intelektem. Natomiast tam u orfików chodzi o wyzwalanie się z ciała, czyli jakby dusza jest tym bardziej aktywna, im mniej jest jakby ucieleśniona, to znaczy wtedy, kiedy jest na przykład w jakimś śnie, albo kiedy jakiś stan omdlenia, czy coś takiego się pojawia, to wtedy ta dusza jakby staje, wyzwala się z ciała. To dobrze, że tak jest, tak? Najlepiej właśnie przez te różne takie działania doprowadzać do
stopniowego uwalniania się z ciała. Tak? A to może takie uwalnianie jakby niekoniecznie wiąże się z działaniem intelektualnym. Natomiast tutaj jest to powiązanie powiązane bardzo mocno właśnie z intelektem. Dusza się wiąże z intelektem, jest podmiotem działań rozumnych, a z rozumności potem wynika wolność. I ten akcent położony na rozumność, na intelekt jako ten logos, jakby, który staje się takim najważniejszym czynnikiem kształtującym tożsamość ludzką, duszę, a dusza właśnie jest w człowieku tym elementem najważniejszym, ponieważ porusza ciałem. Ponieważ porusza ciałem, tak? Czyli jest tym elementem najważniejszym, zasadniczym. To jest coś, co jakby na trwałe wejdzie w ogóle do kultury europejskiej, co jest takim ogromnym osiągnięciem z punktu widzenia filozofii i też to będzie widoczne bardzo u świętego Tomasza również, tak? Bo to podejście jest i u Platona, u Arystotelesa, też jest u świętego Tomasza, właśnie skojarzenie duchowości z intelektem. To pod wpływem chrześcijaństwa później, czy pewnych takich prądów chrześcijańskich, trochę też u Augustyna to jest takie przesunięcie akcentu bardziej na wolę, tak? Bo raczej nam się kojarzy chrześcijaństwo, tak podejrzewam, że też i wam, że się chrześcijaństwo raczej kojarzy bardziej z wolą, że akcent jest położony na wolę. Tak jest też wskutek teologii tych wielkich, tych świętych, zresztą franciszkanów, nie tylko świętych, ale franciszkanie w późnym średniowieczu też tutaj odpowiadają w dużej mierze za przesunięcie akcentu na wolę. I potem też pewnie i trochę jezuici, no ogólnie nowożytność. Nowożytność poszła w stronę woluntaryzmu. Nominaliści, o właśnie, bo wszystkie takie tendencje, które osłabiają intelekt, tak jak właśnie nominaliści, że będą umysłowe poznawanie mylili ze zmysłowym, no to jest właśnie osłabienie intelektów, no to akcent będzie padał na wolę. I oczywiście tutaj musimy znowu, żeby nie było jakichś takich, powiedzmy, wątpliwości, jakichś nieporozumień, to prawda, że tutaj na ziemi jest miłość ważniejsza od poznawania. Tutaj na ziemi pisze święty Tomasz. Dlaczego? Dlatego, że Boga tutaj na ziemi nie możemy poznać takiego, jaki On jest naprawdę, a możemy Go kochać, bo jakby miłość nie wymaga takiej pełnej znajomości. Po prostu przez miłość dążymy do tego Boga, po prostu robiąc to, czego On od nas oczekuje i jakby mając tylko pewne ogólne wyobrażenie o Nim. Wobec tego miłość tutaj na ziemi jest doskonalsza, ale tam w niebie zostanie przywrócona ta właściwa perspektywa wynikająca z zasadniczej wyższości intelektu nad wolą. I to jest bardzo typowe dla Tomasza. Właśnie przewaga intelektu nad wolą. I to jest właściwie dokładnie konsekwencja tych właśnie poglądów sokratejskich, platońskich, arystotelesowskich. Pod tym względem święty Tomasz jest dokładnie takim spadkobiercą właśnie tej wielkiej tradycji greckiej. Dla Greków było oczywiste, że intelekt jest na pierwszym miejscu, do tego stopnia, że tam wola właściwie się nie pojawia w ogóle wśród władz duszy tak naprawdę. To będzie u Platona widoczne. Tutaj u Sokratesa no po prostu zasadniczo jest dusza rozumem, intelektem. Tak? Tutaj już jest ten akcent jak maksymalnie położony. I jakby stąd też biorą się takie pewne też nawet właśnie trudności, bo to jest pewne uproszczenie, niewątpliwie. Nie można tylko i wyłącznie do intelektu sprowadzać naszej duszy. Tak? No bo właśnie jest ta wola. Bo są jeszcze te władze pożądawcze, które jakby związane są z tym, że posiadamy ciało, że nasza dusza jest, to potem już powie Arystoteles, tak jak to Tomasz, że jest właśnie pewną formą że cielesną, że nasza dusza jest jednocześnie tym właśnie czynnikiem, który nasze ciało ożywia, ale też nawet je tworzy, właśnie buduje. Że wobec tego w tej duszy też są jakby pewne już właśnie też i te jakby władze, te jakby w cudzysłowie części, chociaż nie części w sensie takim materialnym, które będą związane z naszą cielesnością. Nie? Ale przede wszystkim tutaj jakby brakuje tego nacisku na wolę, co oczywiście rodzi pewne jakieś takie powiedzmy specyficzne, takie ciekawe właściwości. Przede wszystkim coś, co wiąże się właśnie z tak zwanym intelektualizmem etycznym. Ale to jakby wszystko po kolei. Więc po pierwsze właśnie kwestia, po pierwsze, tego, co jest tym dobrem, do którego należy dążyć. Bo jeżeli zajmuje się Sokrates etyką, czyli etyka to jest przecież ten dział filozofii, który zasadniczo koncentruje się na dawaniu pewnych recept dotyczących działania. Tak? To jest filozofia praktyczna. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o poznawanie rzeczywistości, jaki jest byt, ale chodzi właśnie o to, żeby dać konkretne rozwiązanie. Co ja mam robić? W jaki sposób być szczęśliwym? Tak? Oczywiście to jest wszystko, to jest tak zwana etyka eudaimonistyczna, więc tutaj chodzi o osiągnięcie szczęścia. Tutaj chodzi o osiągnięcie szczęścia. Tylko pytanie, co to jest to szczęście? Dobro jest związane ze szczęściem. To znaczy po prostu człowiek będzie
no, szczęśliwy, to jest jakby cel działania, to się wiąże też z dobrem, ale teraz pytanie, co jest tym dobrem, co jest cnotą, co jest tym, tą właściwością w duszy, no bo wiemy, że człowiek to jest dusza, ale co jest tą właściwością w duszy, która jest tym ubogaceniem człowieka, co jest dobrem duszy? Dobrem duszy jest cnota, to akurat wiedziano przed Sokratesem, tylko że przed Sokratesem, tak jak właśnie mówiłem, sofiści myśleli, że to jest wszystko zależne od kontekstu. Wszystko zależy od kontekstu, wszystko jest po prostu jakby rozbite na ten milion różnych przypadków. W jednej sytuacji to jest właśnie cnotą, w drugiej sytuacji coś innego jest cnotą, natomiast u Sokratesa udało się to przezwyciężyć. A więc jest jakaś definicja, jest jakiś konkret, jest coś, co jest jakaś istota pobożności, jest jakaś istota męstwa, jest jakaś istota umiarkowania, istota sprawiedliwości, to wszystko ma swoją istotę, to wszystko jest czymś takim ogólnym, określonym, to nie jest rozbite na milion różnych przypadków, że w jednej sytuacji to jest sprawiedliwość, a w innej sytuacji będzie coś się tam tylko zmieni i zupełnie co innego jest sprawiedliwością. Tylko jest jakiś konkret, jakaś definicja, jakieś pojęcie. Jest właśnie coś, co potem zostanie właśnie, stanie się, to jest jakby zalążek teorii idei platońskich. Tylko że tutaj jakby nie zastanawia się Sokrates, jaki jest status ontyczny tychże definicji. Bo one się potem staną u Platona, one zostaną uprzedmiotowione, i te sensy pojęć, one staną, jakby zaczną żyć własnym życiem. I to właśnie będą te idee. To też w jakiejś innej postaci będzie nazywane formą u Arystotelesa. To będzie właśnie też u Tomasza. To właśnie formą. Ale tutaj to są po prostu pewne definicje, które opisują rzeczywistość. Tak? Nie zastanawia się, w jaki sposób one istnieją, gdzie one istnieją, te definicje. One po prostu są, one opisują rzeczywistość. I dzięki temu możemy dojść do praktycznych wniosków, w jaki sposób działać, co jest tym dobrem. I to najbardziej charakterystyczne jest dla Sokratesa i co właściwie już można by wywnioskować z tego, co mówiłem o istocie tej duszy, tak, skoro ona jest przede wszystkim rozumem, to co będzie tym największym dobrem? To będzie właśnie w takim razie mądrość. To musi być coś, co jest cechą rozumu, tak, czyli właśnie znajomość rzeczywistości. Tak? Czyli właśnie mądrość. Ale nie chodzi tylko o taką znajomość teoretyczną, bo przecież mamy do czynienia z etyką. Tak? To jest coś, co ta cnota, zasadnicza cnota, czyli to największe dobro właśnie człowieka, czyli duszy, czyli umysłu, to będzie coś, co nie tyle będzie naszą cnotą mądrości, ale bardziej cnotą roztropności. Tak? Teraz musimy sobie, jak to z punktu widzenia Tomasza wygląda, czym jest właśnie mądrość, czym jest roztropność. Otóż święty Tomasz, tutaj idąc za Arystotelesem, wyróżnia, jeżeli chodzi o cnoty, są cnoty umysłu spekulatywnego, czyli cnoty, czy takie doskonałości, które umysł spekulatywny, czyli ten, który koncentruje się na poznawaniu rzeczywistości, tak, to są właśnie te, i to jest mądrość, to jest inteligencja, czy poznawanie pierwszych zasad, i to jest wiedza. Najwyższą jest mądrość, to jest jakby znajomość tych najwyższych przyczyn. To jest znajomość rzeczywistości, patrzenie na rzeczywistość z perspektywy przyczyn jakby tych najdalszych, czyli tych, które są najbardziej pierwszymi przyczynami. To jest człowiek mądry, który potrafi spojrzeć na świat w takim szerszym kontekście sytuacyjnym. Tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś mówi, że jakiś kryzys się pojawia i wojna, to nie tylko koncentruje się na tym, w jaki sposób powiedzmy tam zaopatrzyć się tam na wypadek jakichś tam działań wojennych, ale on rozumie, że to jest jakby większe dobro w perspektywie jego życia wiecznego, że oczywiście to jest w naszym przypadku to się bardzo z łaską Bożą, z tą mądrością w sensie daru Ducha Świętego będzie się wiązało, tak? W tamtym kontekście jakoś inaczej, ale rozumiemy, o co chodzi, że to jest taka umiejętność do spojrzenia w takim szerszym kontekście. I jakby człowiek mądry potrafi dostrzec, że coś, co w jakimś węższym kontekście jest złem, będzie w tym szerszym kontekście jednak dobre. Tak? Bo może dzięki temu człowiek taki się oczyścić. Tak? No to jest właśnie zresztą powód, dla którego Pan Bóg dopuszcza zło. I to jest też powód, dla którego takim właśnie szerszym, tym naszym nadprzyrodzonym kontekście chrześcijańskim, katolickim, właśnie dar Ducha Świętego, dokładnie tak samo się nazywa jak ta cnota intelektu spekulatywnego u Arystotelesa, właśnie dar mądrości. Dar mądrości będzie się wiązał, bo one się wiążą to przez Augustyna zostało zrobione, to się wiążą z błogosławieństwami, odpowiada darowi mądrości, odpowiada błogosławieństwo czyniących pokój.
Właśnie dlatego, że dar mądrości na tym na przyrodzonym tym, tak, poziomie, jako dar Ducha Świętego, będzie dawał zdolność do patrzenia na świat z takiej właśnie perspektywy, że takiej Bożej perspektywy. I to daje pokój w sercu. I jeszcze taki człowiek innych też wprowadza pokój. Pokój w sercu dlatego, że on rozumie, że Bóg ostatecznie zawsze dopuszcza zło dla większego dobra. Że jeżeli się dobrze, jeżeli się umie przyjmować to, co jest złego, tak jak Hiob to robił, z ręki Boga, to ostatecznie to doprowadza do większego dobra. To jest właśnie coś na poziomie nadprzyrodzonym, ale dobrze wiemy, że łaska bazuje na naturze i że te dary Ducha Świętego, jest w ogóle bardzo ciekawe, że dary Ducha Świętego, to zostało trochę to źle przetłumaczone, bo nas się raczej uczy, że poza darem mądrości to już jest dar tam raczej tak umiejętności, a to jest dokładnie dar wiedzy po łacinie i tak to też jest, tak jest właśnie, taka jest właśnie nazwa tej cnoty, tak? Cnota wiedzy. To jest jakby znajomość rzeczywistości przez te bliższe przyczyny, przez te przyczyny bliższe. To jest oczywiście też coś bardzo potrzebnego, ale to jest pośród tych cnot intelektualnych najniższa. A na pośrodku jest właśnie cnota po prostu jakby inteligencji, czyli takiego poznawania tych pierwszych zasad. Czyli to jest taka zdolność do ujęcia tych jakby w rzeczywistości tych właśnie tych filarów, tych fundamentów, które tą rzeczywistość tworzą, takich podstaw, umiejętność odczytywania tych właśnie podstaw, umiejętność jakby orientowania się, co jest grane, co się po prostu dzieje, tak? jakie zasady działają w rzeczywistości. I to na poziomie daru Ducha Świętego to odpowiada darowi rozumu. Darowi rozumu, tak to znowu te tłumaczenie takie dziwne, ale to jest dar rozumu, który akurat na poziomie tym nadprzyrodzonym pozwala na wniknięcie dzięki światu Ducha Świętego w objawione prawdy wiary. Czyli można jakby pewną harmonię między dogmatami zrozumieć. Tak? I na poziomie przyrodzonym, natomiast na poziomie naturalnym to jest po prostu taka inteligencja. Tak? I to są te trzy cnoty intelektualne, intelektu spekulatywnego, który będzie pisał Arystoteles, który też będzie pisał święty Tomasz. Ale jakby to są cnoty intelektualne, jeszcze są cnoty moralne. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, to o tym też i u Tomasza tak jest, i u Arystotelesa tak jest, że jakby same w sobie wyższe są oczywiście cnoty intelektualne, ponieważ one doskonalą to, co jest wyższe. A dla Greków, dla Sokratesa, dla Arystotelesa, Platona, wcześniej to, dla Tomasza doskonalszy jest intelekt. Więc to, co jest intelektualne, cnoty są jakby z tej przyczyny, że są intelektualne, tego intelektu właśnie spekulatywnego, bo przecież to jest ta najważniejsza rzecz, nie? Myślenie dla samego myślenia. To jest, one są jakby najwyższe, ale z drugiej strony są jakby w mniejszym stopniu cnotami, pisze święty Tomasz. Dlaczego? Bo cnota jest jakby, ma być dobrem całego człowieka przecież, tak? A jednak człowiek nie jest samym tylko intelektem. I po prostu taki ciekawy paradoks. Z jednej strony są tamte cnoty doskonalsze, a z drugiej strony jednak cnoty moralne, już nie te intelektualne, tylko cnoty tego właśnie intelektu spekulatywnego, tylko cnoty moralne. Cnoty moralne to są właśnie te, o których się zazwyczaj mówi, kiedy się mówi o cnotach. Cnota roztropności, cnota sprawiedliwości, cnota męstwa, umiarkowania, cnoty kardynalne to są właśnie cnoty moralne. One jakby w większym stopniu są cnotami. Jakby lepiej spełniają formalną definicję cnoty, ponieważ udoskonalają całego człowieka, a nie tylko jego najważniejszą część. I jakby powoduje, bo cnota na przykład inteligencji powoduje, że ktoś jest na przykład dobrym matematykiem, cnota wiedzy, że jest dobrym matematykiem, na przykład, tak, inteligencji i wiedzy. A cnota właśnie, dajmy na to, sprawiedliwości powoduje, że ktoś jest dobrym człowiekiem. Cnoty moralne właśnie powodują, że ktoś jest dobrym człowiekiem. One udoskonalają całego człowieka, a nie tylko jego część, chociaż nawet największą. I pośród tych cnót jednak, i tu znowu jest taki znowu niuans, że pośród tych cnót moralnych największą i najpotrzebniejszą, pisze święty Tomasz, taką właśnie formą wszystkich cnót, takim jakby czynnikiem je spajającym jest cnota roztropności, która jest właśnie taką jakby praktyczną mądrością. Roztropność. I ta cnota roztropności to jest właśnie też cnota intelektualna. Ona jednocześnie jest i moralną, i intelektualną, tylko że intelektu już nie spekulatywnego, a intelektu praktycznego. Czyli tutaj chodzi już nie o poznawanie dla samego poznawania, tylko poznawanie dla działania. Chodzi o poznawanie dla działania i dlatego tą cnotę nazywamy, zaliczamy również do cnót moralnych. Dlatego ona ma właśnie taką specyficzną własność, typową dla tych innych cnót moralnych, ale nietypową dla cnót intelektualnych, że potrafi udoskonalać całego człowieka właśnie przez to, że ona nas uzdalnia do działania właśnie odpowiedniego, tak? Do odpowiedniego działania. Roztropność jest taką praktyczną mądrością. I kiedy Sokrates mówi o właśnie tej mądrości, takiej roztropności, o tej właśnie zasadniczej cesze właśnie
tego, co jest najważniejsze w człowieku, czy takim największym jego bogactwie, to ma przede wszystkim właśnie na myśli to. Właściwie to on do tego każdą inną cnotę sprowadza. To jest właśnie typowe dla Sokratesa, to się nazywa, to nosi miano intelektualizmu etycznego, czyli jakby ujmowania etyki, chodzi o ujęcie etyki jakby całkowicie z punktu widzenia samego intelektu. Tak? Czyli to właściwie jakby jedyną cnotą jest. Tak? Czyli wszystkie te inne cnoty, o których przecież tam Grecy mówili, cnota męstwa, cnota umiarkowania, cnota sprawiedliwości, pobożności, o tym przecież tak, jak już wiemy nawet od Ksenofonta, tym się właśnie Sokrates zajmował. Szukał tych właśnie, czym jest samo w sobie, czym samo w sobie pobożność, czym samo w sobie męstwo. To on jednak to wszystko ostatecznie właśnie sprowadzał do mądrości. Wszystko sprowadzał do takiej roztropności. Wszystko sprowadzał właśnie do tej cnoty takiej właściwie intelektualnej. I oczywiście no to jest pewnego rodzaju ograniczeniem, to się wiąże z pewnego rodzaju takim uproszczeniem rzeczywistości, świata. Dlaczego? No bo to by znaczyło, że co, jeżeli wszystko się sprowadza do mądrości, to w takim razie człowiek, żeby być mądrym, tak? Znaczy, żeby być dobrym, żeby czynić dobro, to wystarczy, że będzie mądrym, tak? Wystarczy, że będzie mądrym. I oczywiście akurat, ponieważ tutaj nie chodzi o tylko czystą teoretyczną mądrość, chodzi właśnie o coś w rodzaju roztropności, a roztropność jest również związana ze zdolnością do działania według tego planu, który się opracowało, bo roztropność właśnie z tym się wiąże. To nie jest ten intelektualizm etyczny aż tak, powiedzmy, aż tak kiepskim rozwiązaniem. Nie jest aż tak rozwiązaniem, aż tak uproszczonym, jakby się mogło wydawać. Tak? No bo my przecież wiemy, jakby z drugiej strony na to patrząc, my przecież wiemy, że grzechy są, jakby należą do tych, każdy grzech należy do jednej z tych trzech kategorii. Są grzechy niewiedzy, takiej ignorancji. Ktoś po prostu coś zrobił źle, bo nie wiedział, ale to była niewiedza po prostu jakoś zawiniona. Tak? Bo każdy z nas rozumie, że może być niewiedza niezawiniona. Ktoś robi wszystko, co normalnie powinien i pewnych rzeczy nie wie. No, na przykład mu wyleciało z głowy i naprawdę starał się, nie był lekceważący wobec tego, ale no, nie wiedział, że akurat jest piątek i że nie wolno jeść tam kotleta jakiegoś. No bo po prostu się wydawało, że jest czwartek. Robił wszystko, ale jest jakaś niewiedza i to nie jest grzech formalny, to jest tylko tak zwany grzech materialny. Nie ma tutaj żadnej winy moralnej, ponieważ robił wszystko. Tak? Oczywiście w praktyce często jest ciężkie to do określenia, czy to była niewiedza zawiniona, czy nie zawiniona. Ale jest też niewiedza zawiniona. I takim, żeby pokazać, jak może być wielkim ten grzech, to wystarczy sobie poczytać u świętego Tomasza w Sumie Teologicznej o tym, kto jest winny przede wszystkim śmierci Chrystusa. I Tomasz powie, że przede wszystkim to są ci przywódcy narodu żydowskiego, którzy nawet, pisze Tomasz, nawet jeżeli czegoś o Chrystusie nie wiedzieli, to dlatego po prostu nie wiedzieli, bo nie chcieli wiedzieć, tak? Jakby to była niewiedza właśnie zawiniona, była niewiedza zawiniona całkowicie. Mieli wszystkie możliwości, mieli różne środki, które pozwalały na to, żeby zdobyć informacje o Chrystusie, ale tego nie wykorzystali. Więc może być grzech taki z niewiedzy zawinionej. Ale dobrze wiemy, że jest właśnie grzech ze złości. To jest najgorszy grzech przecież, tak? Grzech, który polega na tym, że wola jest zepsuta i zła, tak? Czyli jakby to pokazuje nam, że mimo tego całego intelektualizmu też u świętego Tomasza, to jednak jest pewien taki, jest pewna podstawa dla tego, żeby tą wolę doceniać w chrześcijaństwie, właśnie grzech złości, bo właśnie wola będzie tym czynnikiem też według świętego Tomasza nawet, który jest bardziej przez grzech pierwotny skażony, najbardziej właśnie wola, jest poczwórna rana grzechu pierwotnego i w największym stopniu wola została skażona. A więc rzeczywiście tak, no, te grzechy złości są czymś takim bardzo realnym, właśnie są najgorsze właściwie. Ale jeszcze są te grzechy słabości, polegające na tym, że to pożądanie zmysłowe, tak? ten trzeci taki obszar w człowieku, który domaga się udoskonalenia przez cnoty, który też został skażony przez rany, tak, dwie konkretne rany, są te władze pożądawcze, pożądanie dobra przyjemnego i pożądanie dobra trudnego, to cnota umiarkowania i cnota męstwa będą odpowiednio udoskonalały te właśnie nasze władze, a więc one też mogą przyczynić się, jeżeli nie ma tego porządkowania, to mogą się przyczynić do grzechów i to są właśnie grzechy słabości. Kiedy ktoś zasadniczo rozumie, co powinien robić, tak, ma jakąś dobrą wolę, co do zasady wie, co trzeba robić, czego nie robić, no ale ten kotlet jest tak smaczny, tak pachnie, co z tego, że jest piątek? Ja znam ogólną zasadę. Ja wiem, że jest piątek, ja znam ogólną zasadę i chcę zasadniczo dobrze,
ale pojawia się właśnie ta słabość. Tak? I to jest właśnie ten trzeci obszar. I teraz można by pomyśleć, że skoro tak właśnie jest, no tego Sokrates no, tak no, nie wiedział, że to tak, no, że jak to, to tak nie miał takich doświadczeń, to wszystko, co tylko mu się w głowie pojawił od razu plan działania i to tak ta roztropność mu mówiła, co ma zrobić, to i on też zresztą wiedział, że no właśnie ta cnota, ta najważniejsza, ta może być jego jedyna właściwie, to jest nie tylko samo tylko umiejętność samego tylko znajdowania właściwego rozwiązania, bo to się najczęściej kojarzy z roztropnością, tak? Sama nazwa polska roztropność od słowa tropy, żeby coś jakby roztropić, żeby wiedzieć w jaki sposób, jakim tropem dojść do jakiegoś rozwiązania, tak? Ale roztropność, pisze Święty Tomasz, jeszcze w większym stopniu, jakby tym zasadniczym aktem jakby cnoty roztropności, to nie jest tylko poznanie planu działania, to jest jakby znalezienie tego tropu, ale to jest coś innego, a mianowicie to jest właśnie wprowadzanie tego planu w życie. Człowiek, który nie umie wprowadzać tego planu w życie, czy który tylko poprzestaje na teoretycznej znajomości tego, co należy czynić, nie będzie roztropny. I też Sokrates pisze to samo, że taki człowiek nie będzie mądry. Nie będzie miał właśnie tej mądrości, takiej roztropności, bo on tak trochę to nie rozdzielał jakby mądrości od roztropności. Jest jakby jeden, tak? U niego. Więc to jakby nie jest tak bardzo odległe od świętego Tomasza. Ale z drugiej strony pisze święty Tomasz, że to jednak tak nie można sobie, bo to jednak są gatunkowo różne te cnoty. Cnoty spośród tych cnót właśnie tych, dzisiaj nazywanych właśnie kardynalnymi. Są oczywiście, czy też no, tymi moralnymi, tak? Znaczy jest ta roztropność, taka specyficzna moralna cnota, bo jednocześnie cnota też intelektualna, ale ona jest jednak różna od tych cnót, które będą nasze władze pożądawcze, zwłaszcza właśnie państwo umiarkowanie, ale też jest ta cnota sprawiedliwości, tkwiąca pierwszorzędnie w woli. Wtedy u Greków w ogóle jakby tej woli właśnie nawet nie wyróżniano. Więc są jeszcze inne cnoty, które no, też muszą być. To znaczy, dlaczego? No bo jeżeli ja już znam to rozwiązanie teoretyczne, jeżeli ja to rozwiązanie teoretyczne chcę teraz przekuć właśnie w praktykę, to te władze pożądawcze jakby muszą mieć swoją doskonałość i zdolność, żeby jakby przyjmować ode mnie, znaczy przyjmować od tej roztropności te właściwe rozwiązania, żeby je wcielać w życie. Jakby roztropność sama domaga się takiej zdolności do narzucania rozwiązań, ale właśnie te władze pożądawcze też muszą mieć właśnie jakąś zdolność, żeby się poddawać pod jarzmo rozumu. Tak? Bo władze pożądawcze muszą być jakoś no właśnie kierowane rozumem. Tak? Czyli można powiedzieć, że to się jakoś tak harmonijnie wiąże i jakby podejście Sokratesa, który się koncentruje całkowicie tylko na cnocie roztropności, jest pewnego rodzaju uproszczeniem, ale jednak nie jest aż tak wielkie uproszczenie, jakby się mogło wydawać. Tak? Czyli to, jakby, to wcale nie oznacza, że on jakby innych tych cnót nie rozumie, że jest coś takiego jak męstwo, umiarkowanie i tak dalej, tylko że wszystko sprowadza do intelektu, wszystko sprowadza właśnie do mądrości. Ale jeżeli to dobrze rozumiemy, to nie jest aż tak wielkim uproszczeniem, jak mogłoby się wydawać, chociaż jednak jest uproszczeniem i o tym się też można przekonać, jeżeli się przeczyta, to jest akurat artykuł 4 kwestii 61, części pierwszej, części drugiej, czyli tej części etycznej, ogólnej świętego Tomasza w sumie teologicznej, a więc to jest właśnie artykuł 4 kwestii 61. Tutaj pisze święty Tomasz, to jest kwestia, znaczy artykuł dotyczący tego, czy cztery cnoty kardynalne różnią się między sobą. I Tomasz oczywiście swoim zwyczajem wydaje się, pisze na początku, wydaje się, że cztery cnoty kardynalne nie są odrębnymi cnotami i nie różnią się między sobą. Czyli wydaje się, że to jest jakby jedna cnota, tak? Że można jakby tą roztropność całkowicie jakby zmieszać z tymi umiarkowaniem, męstwem i tak dalej. Tak? Tutaj akurat powołuje się jeden z argumentów za tą tezą, którą potem oczywiście odrzuci. Według świętego Grzegorza mianowicie nie ma prawdziwej roztropności, jeśli nie jest sprawiedliwa, umiarkowana i mężna. Nie ma też doskonałego umiarkowania, które by nie było mężne, sprawiedliwe i roztropne. Nie ma również pełnego męstwa, które by nie było roztropne, umiarkowane i sprawiedliwe. Nie ma wreszcie prawdziwej sprawiedliwości, która by nie była roztropna, mężna i umiarkowana. To wszystko jest prawdą, ale to jeszcze zobaczymy, że to wcale nie oznacza. Otóż tak, otóż to nie zachodziłoby, jeśli by powyższe cztery cnoty były różne. I tak się wydaje. Otóż jednak nie do końca, dlatego że mimo wszystko tutaj jakby jest pewien niuans. Ten niuans polega na tym, że coś może być jakby samo w sobie, coś może być tylko właśnie pod jakimś względem. Chodzi po prostu o to, jak tutaj może przeczytam u Tomasza odpowiedź. Różnie ujmują cztery powyższe cnoty, ale niezależnie od tego, jak, że różnie ujmują, to mimo wszystko
Roztropność jest prawością namysłu we wszystkich czynnościach i tworzywach. Sprawiedliwością zaś jest prawością ducha w działaniu tego, co należy we wszelkiej materii. Umiarkowanie jest pewnym przysposobieniem ducha sprawiającym umiar we wszystkich uczuciach i działaniach, by nie wychodziły poza należne granice. Wreszcie męstwo jest przysposobieniem duszy, nadającym jej stałość w tym wszystkim, co jest zgodne z rozumem przeciw jakimkolwiek natarciom uczuć czy trudów pracy. Czyli widzimy, że wszystkie te trzy cnoty moralne, one wszystkie, tak poza roztropnością, one wszystkie jednak się z roztropnością wiążą w tym sensie, że właśnie jakby zakładają to, że pewna miara rozumu jest tutaj narzucona, że ta miara rozumu rzeczywiście jakby istnieje właśnie w tych władzach pożądawczych, że one zostają po prostu tą rozumową miarą jakoś zmierzone i pod jej wpływem właśnie działa. Tak? Ale właśnie jednak są pewne, jest jednak pewne zróżnicowanie, którego nie można tak sobie zlekceważyć. I tutaj pisze tak. Każdej bowiem cnocie moralnej jako sprawności przysługuje cecha stałości, by nie dać się złamać przeciwnościom. Cnocie zaś jako cnocie odpowiada skierowanie ku dobru. Z tego zaś powodu, że cnota moralna uczestniczy w rozumie, to jest właśnie to uczestniczenie, przysługuje jej zdolność zachowania we wszystkim miary i nieprzekraczania jej, co jest zadaniem miarkowania. Jedynie właściwe rozeznanie, które należy się roztropności, zdaje się być odrębną cechą. Właśnie jest to rozeznanie. Właśnie tego nie ma pośród tych cnót moralnych, że jest właśnie to rozeznanie, które jest dla roztropności czymś takim odmiennym, czego właśnie u innych tych w innych cnotach nie widzimy. Wobec tego ostatecznie okazuje się, że mimo jakby pewnej takiej analogii, pewnej takiej jakby jedności, tak, że ten jakby rozum jest zarówno w roztropności, no bo ta roztropność jest po prostu takim praktycznym rozumem, jak też jest właśnie w tych cnotach moralnych, to jednak jest w inny trochę sposób. Właśnie tam jakby uczestniczą w tej rozumności, a ta jakby tą rozumnością jest, jakby ją stanowi. I dlatego nie można jej tak do końca ze sobą zmieszać. No, u Sokratesa to jest właśnie tak, jakby to jest trochę pomieszane, tak jakby złączone. Tak? To jest jakby pewnego rodzaju takie właśnie uproszczenie. Tak? I do czego to w takim razie prowadzi u Sokratesa? No do tego, że jeżeli człowiek czyni jakieś zło, to po prostu brakuje mu mądrości, brakuje mu roztropności. No to jest właśnie no w dużej mierze prawdziwe, no bo tak jest, tak? Znaczy, jeżeli człowiek na przykład czyni coś złego, to przecież ostatecznie szuka jednak swojego dobra, szuka swojego szczęścia, tak? Posługuje się jakoś rozumem, tylko jakoś ostatecznie no błędnie coś ocenia, czy to co do zasady, czy do jakiejś konkretnej sytuacji, na przykład grzech ze słabości. To jest jakby dobre ocenianie co do ogólnej zasady, ale złe ocenianie co do jakiejś konkretnego jakiegoś przypadku, tak? Jeżeli chodzi o tą wolę, no ale na przykład przecież w stanie, w którym znajdują się błogosławieni, tam przecież też mają wolną wolę, a jednak nie są w stanie odejść od Boga. Dlaczego? Dlatego, że widzą Go takim, jakim On jest i widzą, że całe dobro, jakie może w ogóle istnieć, znajduje się w Bogu i że nie ma poza Bogiem niczego takiego jak On. Wobec tego nie ma już możliwości, jakby poza wolnością już jest, tak? Jakby odrzucenie Boga. Tak? Oni już jakby na poziomie wolnej woli mogą oczywiście robić różne rzeczy, mają właśnie tą wolność największą, święci w niebie, a jednocześnie nie mogą zgrzeszyć. Tak? Właśnie dlatego, że poznają Boga całkowicie i widzą jakby wszystkie te rzeczy w świetle Bożym w taki sposób, jak powinni widzieć, znaczy widzą je dobrze. Właśnie ostatecznie można tak na poziomie właśnie świętego Tomasza i katolicyzmu powiedzieć, że ostatecznie właśnie grzech jest właśnie takim niezrozumieniem, tylko że my tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie takiego zrozumienia mieć, takiego poznawania rzeczywistości, jakie charakteryzuje świętych w niebie i dlatego no jednak nie możemy tak wszystkiego do tego tylko sprowadzać. Jednak ta cnota doskonalająca zarówno naszą wolę, jak i cnota doskonalająca naszą władzę pożądawczą są czymś, co jest czymś realnym, czego nie można sobie lekceważyć. Właśnie podejście Sokratesa trochę jakoś trochę jakby nie zauważa tego. Bo na dzisiaj już właściwie tyle, czy jakieś pytania może odnośnie. Ten podejście do miary, to w sumie to jest rozdział o tych cnotach, co przynajmniej. Dobrze, to jest kwestia 61. Tam kilka artykułów jest i od strony 59 już się zaczyna. Właściwie tam jest cnota roztropności właśnie. To też są piękne rzeczy o cnotach właśnie tu w artykule 5 kwestii właśnie tej 50. Tak powiedziałem chyba 9, to chyba tak jest. To jest
50, nie przepraszam, to jest cnota 57 i w artykule 5, czy roztropność jest cnotą konieczną dla człowieka? I okazuje się, że jest właśnie taką najpotrzebniejszą, najkonieczniejszą cnotą. Tak? Roztropność jest faktycznie taką duszą jakby cnót, na poziomie cnót naturalnych. Nie ma cnoty, która byłaby bardziej człowiekowi potrzebna i nie ma cnoty, która by jakby w taki sam sposób te wszystkie cnoty jednoczyła. Tak? To jest właśnie taka prawdziwa dusza wszystkich cnót na poziomie cnót naturalnych. Tak jak na poziomie cnót nadprzyrodzonych, to miłość jest taką duszą cnot. To ona jakby nadaje życie wszystkim cnotom. To ona jakby powoduje, że te cnoty faktycznie są żywe, że one są czymś realnym. Tak właśnie na poziomie cnót naturalnych, to cnota roztropności jest takim czynnikiem jednoczącym wszystko, nadającym tożsamość, nadającym życie. Więc cnotą rzeczywiście najważniejszą, jednocześnie bardzo trudną cnotą, której się jak to jakieś ksiądzki starej daty jeszcze kształcone w odpowiedni sposób mówi, że cnota, której się nie da tak łatwo udawać. Można różne tam pokory można udawać, można tam różne rzeczy udawać, ale cnoty roztropności to tak łatwo się nie da udawać. Ave Maria Stella, Dei Mater.